was wszystkich w kolejnej Personal Olympii. Tydzień temu troszeczkę inaczej o Izoteku, a teraz już wracamy do normalności, czyli moich takich cotygodniowych materiałów. Dzisiaj mam już co prawda środę, ale no uwierzcie mi, teraz jest taki okres u mnie w pracy, że praktycznie środa, sobota i niedziela są dni, kiedy ja mogę coś nagrać. Tak, to w tygodniu ewentualnie oprócz tego może jakiś trening, ale tak, wyjście z domu 6-7 rano najpóźniej, powrót 21 najwcześniej, najczęściej 22:30, 23, także no wybaczcie, praca pracą, tutaj YouTube YouTube'em, ale też bym chciał wam pokazywać tutaj rzeczy takie, które są w miarę jakieś tam ciekawe. Wiadomo, że w tej codziennej rutynie no to nie ma ich zbyt dużo, także nie będę mówił, jakie mam plany za nią na ten weekend, bo coś jeszcze nie wypali, potem będę musiał kleić te materiały bez sensu, także zostawiam was w niepewności, w dalszej części tego materiału to się okaże, ale mamy środę i udało mi się zrobić szybkie zakupy, także teraz wam je już pokazuję, jeżeli chodzi o te zakupy. No i to jest tak, pyk, oczywiście Selgros. Dobra, mamy. Oczywiście Selgros. I to są moje zakupki, więc tu macie większość rzeczy, które ja teraz spożywam, czyli ryż, akurat jaśminowy, bo wychodzi dużo taniej od basmati, jeżeli chodzi o kwestię tych dużych paczek w Selgrosie, a mi to akurat nie robi większej różnicy, czy ja jem raz jaśminowy, czy basmati. Także tutaj jest 5 kg tego oto ryżu, więc na jakiś czas starczy, tym bardziej, że mam teraz już coraz mniej węglowodanów. Następnie klasyk mój, 8 kg. Może tak zrobimy. O. 8 kg piersi z kurczaka. Tak to wygląda. Czyli ta paczka selgrosowa gastronomiczna. To wychodzi za 14 zł kilo. Więc już pali licho z tą ceną. Wygoda, że jest to wszystko po prostu w jednym wielkim opakowaniu. Następnie przyprawa do kurczaka. I teraz bardzo ważna dla was informacja. Jeżeli ktoś jest tak pogrzany jak ja, to mu się to przyda. Przyprawy firmy Cykoria, które są dostępne właśnie w Selgrosie. No już widzę, że zoom wariuje. O, chyba okej. Okay. Które są dostępne właśnie w Selgrosie. One mają jedną dużą zaletę, jeżeli chodzi o te mieszanki. Mianowicie taką, że jak spojrzycie sobie na skład, który mamy tutaj. Proszę bardzo, czekaj, czekaj. O, tu są składniki. Dobra. Czyli mam nadzieję, że widzicie, że nie ma tutaj w ogóle cukru. Nic a nic. I tak jest z każdą przyprawą, jeżeli chodzi o cykorię. Także mega lubię te przyprawy z tego właśnie oto powodu, bo tak to smakowo niczym się praktycznie nie różnią od innych, a poza tym też nie są drogie. Ja wiem, że są tak drobne ilości cukru, że można mieć to gdzieś, ale mimo wszystko zawsze głowa spokojniejsza. Także cykoria dla fanatyków. Kolejna kwestia. Tutaj przecier pomidorowy, ja do tej pory cały czas passata, ale tak naprawdę passata, przecier pomidorowy to w wypadku na przykład Podrawki, czyli tej firmy, w sumie to samo, makro identyczne, skład identyczny, nie wiem czy konsystencja będzie inna, wątpię, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest ten sam produkt inaczej zapakowany, a jest dużo tańszy, bo tutaj mamy opakowanie 500 gramów, czyli 500 ml powiedzmy i jest ono za 2,50, czyli za piątkę wychodzi nam litr. Sam kilogram, a w opakowaniu butelkowym, w butelce za 700 gramów płacimy chyba 7 zł, czy tam 6,50, także no jest to jakaś tam różnica cenowa, więc wziąłem sobie 4 opakowania, żeby mieć na dłużej, bo ja uwielbiam właśnie taką wersję pomidorów. Co mi to da? A i tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, jak zobaczycie sobie składniki, bo ktoś może powiedzieć, że to, no, że to nie są pomidory, coś tam, jak zobaczymy sobie składniki, o proszę bardzo, składniki pomidory, nic więcej tu nie ma, także nawet soli nie ma, jak zwrócicie uwagę, więc mega, mega spoko produkt w mega super cenie, zwłaszcza przy dzisiejszej cenie pomidorów. I tak, z pożywienia lecimy dalej, trzeba zacząć jeść warzywa, już nawet nie chodzi o kwestię głodu, ale o kwestię po prostu zdrowotności, także jarmuż, szczerze nie znoszę go, ale jest to jedno z najzdrowszych warzyw, jakie w ogóle ever odkryto, także jarmuż. No i to akurat coś, co ja bardzo lubię, czyli rukola, więc teoretycznie porównując to cenowo na przykład kapusty pekińskiej, wychodzi to dość drogo, bo mniej więcej ta sama cena tutaj za 125 gramów jak tam za całą główkę, ale ja sobie robię tak, że po prostu jedno opakowanie na jeden dzień, jarmuż sobie tam dodam gdzieś, żeby tylko go przegryźć, także wychodzi w sumie na to samo, po prostu zjem mniej warzyw,
ale też bardzo wartościowych i co najważniejsze, niebłonnikowych, nie zapychających jelit i żołądka. To dla mnie jest dość istotne. Dalej lecimy. Biały jeleń, no czyli to, czym ja mam plecy i ciało generalnie od półtora roku praktycznie, od czasu, kiedy zacząłem walczyć dość poważnie z moimi problemami skórnymi. I znalazłem dzisiaj coś takiego, płyn do kąpieli, jeden z chlorofilem, drugi z witaminami niby. Ale chodzi mi o to, że cena tego płynu to jest 8,20, czyli tyle praktycznie, co normalnie za żel, który jest dwa razy mniejszy od tego. I bardzo jestem ciekawy, jak to zadziała, czy to będzie tak naprawdę tak samo dobrze myło jak żele, jak mydła klasyczne, bo tu jest napisane, że idealne zarówno do kąpieli w wannie, jak i pod prysznicem. Sposób użycia co prawda już jest opisany typowo do wanny, jak płyn taki typowy do kąpieli, ale myślę, że będzie się równie dobrze sprawdzało w kwestii zwykłego żelu pod prysznic, także mamy to. No i na koniec, słuchajcie, bardzo śmieszna rzecz, musiałem wziąć, jak zobaczyłem, co chyba szare mydło, nazwa mydło powszechne. Ten napis, mężczyzna uroczy, mydli lecznie oczy, rozbroił mnie. Taka typowa, trochę klimat taki typowo komunistyczny. Ja sobie to tutaj z tyłu otwieram, patrzę, a czy odwracam? A tu patrzcie, seria jubileuszowa, edycja limitowana, 70 lat. Mydło powszechne, od lat gości w milionach polskich gospodarstw domowych. Przodownicy produkcji mydła to my, bla 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 bla. Produkujemy je od 1949 roku zawsze w jakości pierwszej. Nasze mydło jest 99% przez 94% naturalne, na bazie roślinnej, oddzielane od wegan, znaczy odpowiednie dla wegan. To idealny kosmetyk dla osób z wrażliwą skórą, przebadany dermatologicznie. Czyli no, klasyczne, szare mydło, śmiesznie zapakowane. Ciekawy jestem, czy będzie jakaś różnica, jak sobie będę mył plecy i ciało tym mydłem, a białym jeleniem. Pewnie nie, ale dla samego motywu było warto. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o te moje zakupki. Widzimy się później. Ja zabieram się za wyrobienie mięsa, bo mamy godzinę 14, a ja na 17 muszę być z powrotem w pracy. Także trzeba wykorzystać te kilka godzin, aby zrobić to, co do mnie należy. Na razie. Oksa, idziesz na jarmark świąteczny? Na jarmark świąteczny idziesz? Idziemy? Idziemy na jarmark? Tia, na jarmark. Aniołki będą, idziemy? No to chodź. No chodź, idziemy, chodź, chodź, chodź. 10 do 0, uwaga, ja zaczynam, a wy kontynuujecie. 10, 9, 8, 7, 8, 9, 3, 2,
jak to jest? Normalnie. Zabij sobie na środku. I jamaj. No, jeszcze nie jest ten, rozpuszczony. Dobra. Tym razem co kuchnia zapodaje? Klapsiki w sosie cebulowo-grzybowym. Proszę bardzo. Także muszę się pochwalić, że ostatnio wyszedł mi rosołek jak u babci. Się nie przypalił. Był bardzo pyszny. Proszę mnie nie nagrywać, bo znowu wyglądam tak samo atrakcyjnie jak co niedzielę. Dziękuję. Jak te sprawne rączki. Och, znowu ten żart, Boże. Taki żenujący. Jakby ktoś się zastanawiał, to to jest mąka, a nie cukier puder. I to nie są pączki. Nie. Oj, nie. Nie no, muszę znowu jakiś obiad zrobić. Patrzcie, że szuflada już jest pusta. Ale pokaż, co jest na stole. Zaraz, tutaj jest generalnie coś, czego Misia nie poleca. Wszystkim fanom słodkości. Nie wiem, czemu to... Nie, słabe. O, dobra, teraz załapało. Myślałam, że to będzie bardziej coś w rodzaju Nutelli, ale... A to podobno jest jakaś podrabiana pseudo-Nutella z cukierkami. Jak taka czekolada, czekoladopodobna się marzy po zębach. No, także tego. Już wam pokazuję, co to znaczy balans w związku. Proszę bardzo. Oto jest balans w związku. I żeby nie było, to wszystko kupiłem ja. I żeby nie było, nie kupiłem tego dla siebie po redukcji. Jak to wiele osób ma w zwyczaju, że ma całe szuflady zawalone żarciem niezdrowym. Nigdy nie mogłem zrozumieć fenomenu robienia tych czynności. Aczkolwiek miałem kiedyś tak, że przez pół roku zbierałem lody z Lidla. Jak były te tygodnie takie promocyjne, wiesz, włoski, jakiś tam hiszpański i były jakieś lody, to kupowałem wszystkie smaki i do zamrażalnika. Tak, bo tygodnie mijają, tylko może nie być. No, więc te wyjątkowe lody brałem i miałem później cały zamrażalnik. Tam jeszcze w Łodzi na tym mieszkaniu, nie? To tam cały zamrażalnik był w lodach. No, to był jedyny mój taki wybryk ever, a tak to nigdy. A także tutaj Misia już sobie je. Ej, więcej, które ty już zjadłaś, bo było i więcej. To już jest druga. Jaka była tu jeszcze? Chyba... Jedna z migdałami. A, jakaś była z migdałami. Tutaj z karmelem. Tu z tej samej serii jeszcze jest biała z orzechami laskowymi. To jest też ciekawe, tego jestem mega ciekawy. Miód, sól i migdały. Może być dobre. No. Taki miks. Później mamy jeszcze z takich, z tej samej serii, mamy tutaj czekoladę ze słonymi pretzlami. To może być średnie, ale zaraz wam wytłumaczę historię tych czekolad. To zrozumiecie, dlaczego ich jest tutaj tyle. Następna to jest chyba gorzka, tak mi się wydaje przynajmniej. Z pomarańczą, więc myślę, że to też może być dobre. I tutaj jest jeszcze... Tu jest jeszcze biała czekolada z takim, nie wiem jak to nazwać, jakby takim musem w środku chyba, nie? Tak, bo to jest po niemiecku, to jest jakiś mousse, on chocolate white, czyli pewno mus z białej czekolady, czyli biała czekolada z musem z białej czekolady. No, to także może być ciekawe. No i tu są jakieś dwie czekolady jeszcze. Dopiero Ania mnie uświadomiła, że to czeskie. Czyli mamy tutaj czekoladę Orion, kokos z migdałami. Kokos z migdałami. A tu jest jeszcze chyba po prostu z wiśnią, nie? Tak mi się wydaje, ta druga. No i teraz historia tych czekolad, jak one się tutaj znalazły. Znalazły się w ten sposób, że byłem w sklepie o nazwie Aldi. Z tego względu, że jest to ostatni sklep, to jest takie info dla was tutaj, wszystkich zainteresowanych tematem, którzy jedzą dużo jajek. Sklep Aldi jest ostatnim sklepem, jaki znalazłem, w którym jajka są... Czekajcie, o. W którym jajka są... Mówię o M-kach po 3,99, bo nie będę wnikał dlaczego, ale wszędzie już są droższe. Wszędzie są to kwoty rzędu 4,5 zł. I to jest najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta zmiana ceny była praktycznie z dnia na dzień. Więc czy to był Lidl, czy to był Carrefour, w Auchan w sumie nie byliśmy, to nie wiem. W Biedronce też w sumie nie byliśmy. Nie. No, ale generalnie cena wzrasta w ciągu jednego dnia o 50 groszy. Także na jednym jajku. Także uważam, że... Znaczy, do co ja gadam?
Nie na rynku, tylko na opakowaniu. Na opakowaniu. W każdym razie, jeżeli tak jak ja, na przykład używacie 12 jajek w ciągu dnia, no to robi się już jakaś tam kwota, a w skali miesiąca, jak to liczę, to jest około 15 zł, także praktycznie kilogram mięsa. Niby nie dużo, ale ja nie lubię, jak ktoś robi takie numery, także nie wnikam, dlaczego ta cena tak poszła w górę, ale poszła. I akurat Aldi był jedynym sklepem, na jakim miałem po drodze, gdzie znalazłem jajka w cenie 3,99, więc po prostu pojechałem tam po raz kolejny z nadzieją, że jeszcze je takie znajdę. I wziąłem wszystkie, jakie były. Tam zostało chyba z 8 czy 9 opakowań, więc wziąłem wszystkie. No i przy okazji tak sobie pomyślałem, że kupię coś swojej misi. I tak myślę, co jej wziąć. A wiem, że ona ze wszystkich zdrowych rzeczy najbardziej lubi słodkie czekolady. I wszystko, co jest niezdrowe. Także szukając czegoś, przeglądając wszystkie jakieś tam słodycze, żelki i tak dalej, trafiłem na te czekolady. Właśnie te Chateau, tak to się chyba wymawia? Chateau? Jakoś tak. I zaciekawiły mnie, bo są takie dość specyficzne, właśnie jak ten miód soli migdał, czy biała z orzechami laskowymi. To jest takie rzadziej spotykane. I tak się zastanawiam, którą mi wziąć, aż w końcu mówię, a niech zna dobre serce. I wziąłem wszystkie, jakie były. Później znalazłem jeszcze właśnie te mose, te co wam pokazywałem, tą białą i tą z pomarańczą. A na końcu jeszcze, jak już brałem hurtem, to wziąłem jeszcze dwie Oriony, czy tam dwa Oriony, bo też były obok. Także taka jest historia tych czekolad, więc jak widzicie, można być na redukcji, a inni w domu, przynajmniej w jakimś tam stopniu, nie muszą z tego powodu cierpieć, bo wiadomo, że zawsze jak będziemy się szykować, to w jakiś sposób nasi najbliżsi ucierpią na tym. Ale można próbować to zniwelować jak najbardziej się da. Nie mówię oczywiście tutaj, że teraz te czekolady są jakimś wyznacznikiem tego, ale chodzi mi, że można. A tu jak już jesteśmy, no to jeszcze jedna rzecz. Ku przestrodze kupiłem ostatnio na Allegro bańki chińskie. Dwa opakowania. Jedno kosztowało chyba 25 zł z wysyłką, więc wziąłem dwa, zamknęło się tam w niecałych 50. Dopiero później Ania na AliExpress znalazła to samo za ile? Za 5 zł? 3 zł. Za 3 zł, także jedno takie. Także prawdopodobnie sprzedawca, który wystawił to na Allegro, sam to kupił na AliExpress, więc możecie to kupić za 3 zł. Ale generalnie, co prawda jeszcze nie używałem żadnego kremu do skóry, który powinien być, żeby to lepiej przylegało, ale udało mi się parę tych baniek założyć. Miałem je na nogach chyba z 10-15 minut i nawet mi się nie porobiły później obrzęki jakieś większe, także spróbuję jeszcze z ciekawości z kremem, ale no na razie nie zdało to jakoś niesamowicie egzaminu, także chyba jednak trzeba się udać do specjalisty, jeżeli chcecie, żeby było to faktycznie dobrze zrobione. No dobra, trochę pogadałem, coś tam powiedziałem. Generalnie w końcu mamy troszeczkę luźniejszy dzień, ta niedziela, bo aktualnie i ja i Ania w pracy mamy dość mocny zajazd, także udało nam się, jak widzieliście, wczoraj troszeczkę wyjść na jarmark świąteczny. Udało nam się przez przypadek zupełny trafić na otwarcie, jak to się nazywa? Poznańskie Betlejem. Tak, Poznańskie Betlejem. Na otwarcie poznańskiego Betlejem, czyli tam widzieliście te aniołki przy ratuszu. Więc to totalny przypadek, że my tam trafiliśmy naprawdę. Bo akurat szliśmy kiedy zaczęliśmy, prawie przed tym odliczaniem, więc akurat fajnie, że nam się udało. I co? I zbliżają się święta. My działamy dalej, robimy swoje. Ja od przyszłego tygodnia będę miał równe 12 tygodni do zawodów. Także dzisiaj jeszcze będę się widział z Emilem, bo muszę do niego podjechać, żeby wszystko ogarnąć, ustalić co i jak. No bo od jutra ma być troszeczkę już przykręcana mocniej korba, bo jednak te 12 tygodni to jest takie trochę symboliczne zawsze. Większość osób zaczyna redukcję na 12 tygodni przed. Ja z uwagi na swoje wcześniejsze doświadczenia życiowe związane z redukowaniem, wolałem zacząć wcześniej, pomimo tego, że nawet w okresie masowym mój poziom tkanki był o wiele, wiele lepszy niż zawsze to było do tej pory, jeżeli chodzi o okres masowy. Także tak naprawdę startowałem z pułapu, na jakim zawsze byłem po mniej więcej 4 tygodniach redukcji, czyli powiedzmy, przepraszam, na 8-9 tygodni przed końcem mojej redukcji wyglądałem mniej więcej tak, jeżeli chodzi o poziom tkanki, jak teraz na początku redukcji, która była 16 tygodni wcześniej, a w zasadzie 18. Więc teraz minęło te 6 tygodni pierwsze tej redukcji. Wyglądam tak, jak zazwyczaj wyglądałem na właśnie 6 tygodni przed końcem, a mam jeszcze 12, więc no jest dobry to start, ale nie chcę tutaj czegoś zaprzepaścić, nie chcę tutaj zrobić czegoś na tej zasadzie, że o, na ten moment jest bardzo dobrze, także będę teraz sobie tutaj odpuszczał.
albo troszeczkę luzował, absolutnie nie. Wolę, jeżeli już, doprowadzić do stanu, w którym będę miał tak, że na przykład na 2-3 tygodnie przed tutaj startem na debiutach NPC w Warszawie, na zawodach pana Roberta Piotrkowicza, wolę, żeby na 2-3 tygodnie przed tymi zawodami już mieć świadomość, że ta forma jest, że to trzeba zrobić tylko ostatni szlif, aniżeli spinać się do samego końca, że się nie wyrobię, robić jakieś chore ścięcia wagi, dodawać jakieś chorych ilości kardio, zajeżdżać to ciało jeszcze bardziej. Także skoro tak naprawdę od początku współpracy z Emilem, czyli od października zeszłego roku, w sumie od września zeszłego roku, od samego początku nastawialiśmy się na debiuty 2020, bo ja praktycznie po chyba 3 tygodniach współpracy zapytałem go szczerze, czy uważa, że jest szansa w ogóle zrobić jakąś fajną formę, żeby nie było wstydu na debiuty 2020. Powiedział, że według niego tak, więc od tego czasu podjęliśmy decyzję, że działamy pod tym kątem. Ja oczywiście o tym jakoś tam głośno nie mówiłem, ale to był już moment taki, w którym właśnie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Cała masa dlatego była tak mocno przepracowana, tak z takimi detalami, dlatego ten poziom tkanki był tak dobrze utrzymywany, bo miałem naprawdę z tyłu głowy, że ten cel jest i to taki poważny, a nie tylko, że sobie zredukuję sam dla siebie, tylko no było wiadomo, że już będzie ten start, więc też moje podejście było trochę inne niż kiedyś. Także wszystko było zgodnie z tym, co ustaliliśmy, nawet jak chodziliśmy za nią na jakieś cheat meale, które też notabene były za zgodą Emila, to też tak naprawdę były to w sumie burgery, nie, Misia? Przeważnie burgery. Przeważnie burgery, tam raz czy dwa była pizza, może raz lody zjadłem czy dwa razy, ale nie było generalnie takich akcji jak kiedyś, że na przykład siadałem przy stole i jadłem ile wlezie przez godzinę czy coś tam. Było to wszystko naprawdę mocno zaplanowane. Pamiętam nawet taką sytuację, że na zawodach Radka Słodkiewicza były rozdawane pączki ze słynnej pączkarni, tak? Gdzie jeżdżą do wszystkich zawodników i dają te pączki, są te zawody, kto zje więcej. I też do nas podeszli z tymi pączkami. Ja akurat stałem z Emilem, no i dałem nam te pączki. No i Emil je tego pączka, wziął go, a ja mówię, że nie jem. No to mi powiedzieli, no przecież jesteś na masie, to możesz. A ja mówię, trener nie pozwolił, to nie mogę. A trener stał obok. No i Emil wtedy powiedział, możesz, możesz. No i wtedy go wziąłem. Także nie było absolutnie takiej sytuacji, żebym zrobił coś tutaj dodatkowo sam. Dla kogoś może być to nienormalne, dla mnie jest to całkowicie normalne, bo to jest też kwestia, moim zdaniem, jakiegoś tam poważnego podejścia do tematu. A też szacunku do tutaj osoby, jaką jest wasz trener. No jeżeli ktoś wam coś rozpisuje, na coś się decydujecie, to decydujcie się na to w 100%, a nie w 90%, bo potem nigdy nie będzie wiadomo, czy to wypali, czy to wypaliło, czy to nie wypaliło, a jeżeli nie wypali, to przynajmniej wiecie, że wydaliście wszystko z siebie, co mogliście i wszystko było w 100% ogarnięte, także nie możecie mieć wtedy do siebie pretensji, ja zawsze wychodziłem z takiego założenia i tak samo do swoich podopiecznych zawsze mówię, żeby mówili wszystko, robili wszystko, jeżeli czegoś nie zrobią, to też się przyznawali, no bo wtedy jest to gra w otwarte, czyste karty, także tak to wyglądało z mojej strony, no i zmierzając już do końca tego mojego monologu tutaj, wyglądało to w ten sposób, że naprawdę cały ten okres był przepracowany mocno, co spowodowało, że ten pułap wyjściowy był bardzo dobry do tej redukcji. No i ja zrobię generalnie, powiem wam szczerze, wszystko, aby ten cały przepracowany okres, praktycznie półtora roku, nie poszedł na marne. Już nie mówię tu o miejscu na zawodach, bo na to nie mam wpływu, ale robię cały czas teraz wszystko, aby, co jest w mojej mocy dosłownie, aby wypaść jak najlepiej, abym sam przed sobą wiedział, że wyciągnąłem maksa z tego, co się da, jeżeli chodzi o moje ciało. No i żeby też, prawda jest taka, nie zawieść tutaj swoich najbliższych, bo też wiem, że może na co dzień ludzie tego nie mówią, ale w moim najbliższym otoczeniu wiele osób jakoś tam dopinguje, wspiera i trzyma za mnie kciuki. Także fajnie by było, żeby ich nie zawieść. A nie chciałbym też właśnie popełnić takiego błędu, żeby pojechać i odwalić jakieś tarło. Także wydaje mi się, że jeżeli tyle czasu się przepracowało max, to teraz ten ostatnie 12 tygodni trzeba jeszcze bardziej dokręcić, żeby nie zniwelować tego, na co się pracowało tyle czasu, bo nie ukrywajmy, że jest to masa właśnie czasu, masa zdrowia, masa wyrzeczeń, bardzo dużo pieniędzy, nie oszukujmy się, bo to można liczyć naprawdę w dużych kwotach przez okres półtora roku. Śmiało można by pojechać na wycieczkę i to nie jedną, naprawdę w najdalszy zakątek świata, powiedzmy. No także jeżeli się decydujecie na takie rzeczy, no to warto moim zdaniem pocisnąć to do końca. No i tyle. Od przyszłego tygodnia myślę, że będą już te vlogi bardziej takie konkretne, no bo właśnie zaczyna się te magiczne 12 tygodni, czyli te zmiany będą dużo częstsze.
No i myślę, że ciało też się będzie bardziej zmieniało. Także myślę, że następna Personal Olimpia zacznie się od jakiegoś pozowania, tak jak ta pierwsza, która była, no bo jednak minęło 6 tygodni, w sumie zaraz będzie 7 od czasu jak zacząłem, więc wypadałoby, może nie też jakieś podsumowanie, bo to jest tak naprawdę nawet nie połowa drogi jeszcze, ale jest to taki moment, że można coś tam pokazać, żebyście też mieli świadomość tego, co się już zmieniło. A no, także to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Co tu więcej jeszcze powiedzieć? Wesołych świąt wam jeszcze nie życzę, bo jeszcze się będziemy widzieć przed wesołymi świętami. Także po prostu kończę. Do przygotowania. Wesołego Mikołaja, bo teraz Mikołaj jest. A kiedy są? 26 grudnia. A dzisiaj jest który? Pierwszy? Pierwszy. No to wesołego, jak? Mikołajki? Wesołego Mikołaja? Mikołaja? Szczęśliwego Mikołaja? Jak to powiedzieć? Dobra, coś tam Mikołaja. Bo następny materiał będzie się pojawił już po tym. Także ho ho Mikołaja i do następnego. Pirłacik.